Wracamy do awarii prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Przypomnę, Lech Kaczyński udaje się do Katynia, by tam złożyć hołd Polakom zamordowanym przez NKWD i też w Katyniu na miejscu na prezydenta czeka korespondent Polsat News Wiktor Batyr. Witaj Wiktorze. Dzień dobry, witam Państwa. Powiedz, czy wiadomo, co się dzieje? Co się stało z prezydenckim samolotem? Potworne zamieszanie z nieoficjalnych, absolutnie nieoficjalnych informacji uzyskanych przeze mnie od grupy delegacji, która miała spotykać prezydenta Kaczyńskiego na lotnisku w Smoleńsku, wynika, że samolot prezydenta rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Informacja najnowsza jest taka, cytuję swojego rozmówcę, jak mówię, anonimowego, że nie ma co zbierać. Nie wiadomo, co będzie na cmentarzu w Katyniu w tej chwili. Wszyscy chodzą zdezorientowani. Nie ma żadnych informacji. Ja widziałem przed chwilą kolumnę ambasadzkich, dyplomatycznych samochodów i samochodów naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przyjechały z Warszawy oraz Biura Ochrony Rządu. Pojechały, ruszyły na sygnale spod cmentarza w Katyniu w kierunku Smoleńska. My jedziemy tam teraz też uzyskać więcej informacji. Samolot jest rozbity, nic więcej w tej chwili na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przekazać. Całkowita blokada informacji. Ale to powiedz jeszcze, kiedy w takim razie możemy potwierdzić te informacje? Kiedy możemy się spodziewać, że te informacje zostaną potwierdzone? Jak tylko my dojedziemy do lotniska, będziemy mogli naocznie się przekonać, co się stało. Cały czas wydzwaniamy naszych dyplomatów, usiłujemy się dowiedzieć wtedy, kiedy będzie odblokowana informacja. To jest pytanie nie do nas, tylko do przedstawicieli ambasady, kancelarii prezydenta, kiedy zechcą udzielić jakichkolwiek informacji. Na razie powtarzam, żadnych informacji nie udzielają. Do momentu, kiedy my tam nie dojedziemy, nie będziemy prawdopodobnie nic wiedzieli. Zaczynamy od katastrofy prezydenckiego samolotu Tupolew Tu-154M. Do awarii, do tej katastrofy doszło na lotnisku w Smoleńsku. W drodze na lotnisko jest reporter Polsat News Wiktor Batyr. Wiktorze, docierają do nas absolutnie sprzeczne i szczątkowe informacje. Powiedz, jakie są te najświeższe informacje, które możesz nam przekazać? W tej chwili ja rozmawiałem z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy czekali na lotnisku w Smoleńsku na polskiego prezydenta. Oni powiedzieli, potwierdzili, że samolot się rozbił podczas podchodzenia do lądowania. Był to prezydencki samolot. Tu na lotnisku leżą ciała zabitych, tych, którzy zginęli w katastrofie. Nie wiadomo, czy ktoś wyżył. Powiedzieli na razie świadkowie, czyli ci przedstawiciele MSZ-u, z którymi, powtarzam, rozmawiałem, że nie widać jakichkolwiek oznak życia. Nie widać, nie wygląda na to, żeby ktokolwiek mógł przeżyć tę katastrofę. W tej chwili jedziemy na lotnisku w Smoleńsku. Jest mgła. Być może powodem tej katastrofy były złe warunki atmosferyczne. Żadnych więcej informacji nie jesteśmy w stanie uzyskać. Jeszcze przed chwilą rozmawiałem z przedstawicielami naszej ambasady, którzy również potwierdzili te informacje. Była katastrofa, był mały pożar. Pożar został zlikwidowany. Trwa akcja ratunkowa. Wszystkie inne informacje będziemy zbierać. Jak daleko jeszcze, powiedz, jesteś od miejsca katastrofy? W tej chwili zbliżamy się do lotniska, są drogi pozamykane, stoi wszędzie milicja. Ja jestem w tej chwili za kierownicą, stąd też również moja ta relacja jest trochę nerwowa, dlatego że staramy się dotrzeć tam jak najszybciej. Dzielą nas od lotniska być może 2-3 kilometry. Tak, bo przypomnijmy, od Katynia do Smoleńska jest około 20 kilometrów. To był Wiktor Bat. Powiedz, już dojechałeś na miejsce? Tak, jesteśmy na lotnisku wojskowym, gdzie zawsze przylatują oficjalne delegacje. Informacja jest ostatecznie potwierdzona. 87 osób zginęło. Był to prezydencki samolot. Tu uległ katastrofie przy schodzeniu do lądowania. Lewym skrzydłem zahaczył o drzewa i wpadł nie na samym lotnisku, a w pobliżu lotniska. Trwa akcja ratunkowa. My w tej chwili widzimy karetki pogotowia, które tutaj wjeżdżają i wyjeżdżają. Nie wjeżdżają na sygnale, a to może oznaczać, jak mówią specjaliści z Federalnej Służby Bezpieczeństwa, którzy tutaj są i którzy nas nie dopuszczają do samego miejsca katastrofy. Jest potworna mgła, niczego tak na dobrą sprawę nie widać i to być może również była przyczyna, jedna z przyczyn tej katastrofy. Ci specjaliści z FSB mówią, że jeżeli karetki jeżdżą bez włączonych świateł, bez włączonych kogutów tak zwanych, to znaczy, że one wywożą po prostu ciała, nie wywożą rannych. Wiktorze, powiedz jeszcze, czy my mamy wiadomość, ile osób w sumie było na pokładzie Tupolewa Tu-154M? I te
tego jeszcze nie wiem. W tej chwili próbuje się dostać do sztabu, gdzie trwa, próbują się zorganizować nasi dyplomaci, którzy tutaj czekali na prezydenta Kaczyńskiego. Organizowany jest na bieżąco sztab. Być może takie informacje od nich uzyskamy. Na razie oni również są w panice, nie chcą udzielać żadnych informacji. Powiedzieli, apelują o cierpliwość. Mówią, że jak tylko pozbierają składnie wszystkie informacje, wszystko nam powiedzą. Natomiast powtarzam jeszcze raz, ta informacja o 87 zabitych jest potwierdzona, a najprawdopodobniej, jeżeli tak, ta informacja jest potwierdzona, ona jest stworzona w oparciu o listy pasażerów, które były przygotowane przed wylotem prezydenta z Warszawy. Wiktor Bater, dziękuję ci, Wiktorze.